Krzysztof Kolany, analityk bankier.pl. Na dzisiejszy wykres tygodnia zdecydowanie zasłużył sobie wykres indeksu S&P 500, który w tym tygodniu po raz pierwszy w historii osiągnął wartość 3000 punktów. W sumie nie tak dawno, bo 5 lat temu świętowaliśmy S&P na poziomie 2000 punktów, co oznacza wzrost o 50% w ciągu 5 lat. Hossa na Wall Street trwa, mimo że zyski amerykańskich spółek najprawdopodobniej spadły drugi kwartał z rzędu, mimo że z amerykańskiej gospodarki dochodzą generalnie nie najlepsze dane, świadczące o postępującym spowolnieniu wzrostu gospodarczego. Z drugiej strony siłą pchającą w górę wyceny amerykańskich akcji są oczekiwania na poluzowanie polityki monetarnej przez Rezerwę Federalną. Rynek jest już w 100% pewny, że Fed w lipcu obniży stopy procentowe. Dyskusja trwa, czy będzie to cięcie o 25 czy o 50 punktów bazowych.